Jesteśmy w Londynie. Moje miejsce z Vision Board pierwsze odwiedzone. Dobry moi drodzy, witam się z wami już w Londynie. Ostatnio mówiłam wam, że wylatuję, ale jeszcze nie powiedziałam gdzie, więc oto jestem, w Londynie. Był to mój wymarzony kierunek od dawna, mam takie trzy swoje wymarzone kierunki i to jest właśnie jeden z nich. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Było to miejsce z mojej Vision Board na 2023 i już się to spełniło. Naprawdę jestem w szoku. Jest dzisiaj wtorek, my jesteśmy od 6, tak naprawdę od 5 na nogach. Tutaj jest godzina jakby do tyłu, więc u nas w Polsce jest chyba 20, a to jest 19. My jesteśmy w Anglii od godziny tak naprawdę 13, ale musieliśmy ogarnąć transport i tak dalej, wszystko to zeszło. Poszliśmy coś zjeść, pochodzić i już jest godzina, już wam mówię, prawie 19. Tak naprawdę takie stricte zwiedzanie i ogólnie chodzenie po mieście mamy zaplanowane dopiero od jutra, dzisiaj odpoczywamy. Chciałam się z wami przywitać, więc tak naprawdę to tyle, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Jutro będziemy cały dzień zwiedzać, więc będę wam wszystko pokazywać. Ja się z wami żegnam, jestem już na maksa zmęczona, muszę się umyć, odpocząć, ogarnąć i lecę spać, żeby jutro wcześniej wstać. Dzień dobry moi drodzy, witam się pierwszego, drugiego dnia w Londynie. Dzisiaj zaczynamy od budek telefonicznych pod naszym hotelem. Sesja zdjęciowa na Insta już pewnie wleciała, więc zapraszamy w stronę Kensingtonu i Pałacu Buckingham, a jutro idziemy w drugą stronę, czyli do Big Bena. Chcemy to jakoś tak ogarnąć. Ja nie chcę za bardzo jeździć metrem, zobaczymy jak to wyjdzie. I co, lecimy w jedną stronę, to jest trochę daleko, ale stwierdziliśmy, że będziemy chodzić na nogach, bo zawsze gdzieś jesteśmy, chodzimy na nogach, robimy kroczki, więc zaczęłyśmy tutaj od zdjęć. I teraz lecimy na miasto. Ja ubrałam się dosyć ciepło, mam sweter, pod spodem golf, rękawice, moonbootsy. Tutaj w ogóle jest coś takiego, że wszyscy fascynują się moonbootsami. Nie wiem, ktoś w sklepie zapytał mnie, skąd są te buty i skąd ja jestem, bo tak mu się podobają, więc bardzo miło. Nie wiem, z jakiego kraju one są, ale tak, ubrałam się bardzo ciepło, bo tu jest bardzo, bardzo zimno. Stoję właśnie pod Pałacem Buckingham, to jest jakaś taka brama, gdzie jest tych ludzi dużo mniej, bo zobaczcie co tam się dzieje, strasznie dużo ludzi. My na początku się zastanawialiśmy, czy to w ogóle jest Pałac Buckingham, bo nie wygląda jakoś tak jak na zdjęciach, ale tak, jest to Pałac Buckingham. Jesteśmy w pierwszym muzeum, to jest Victoria and Albert Museum. Dzisiaj mamy dzień, gdzie zwiedzamy same muzea i to jest właśnie tutaj fajne, jeżeli ktoś się wybiera, bo większość muzeów w Londynie jest darmowa. Wchodzicie bez żadnych biletów zazwyczaj i możecie chodzić, oglądać wystawy z różnych epok, no naprawdę super i zwłaszcza, że wiecie, nie musicie nic za to płacić, bo to jest po prostu darmowe tutaj. Kupiłyśmy taką bułeczkę o smaku sernika z truskawkami. Zaraz będę próbowała i dam wam znać, bo są to wiralowe bułki, które opanowały mojego TikToka, jak wpisałam Londyn. Wyobraźcie sobie mieszkać w tych domach i codziennie widzieć miliony turystów, którzy robią sobie fotki przed wejściem do waszego domu. Amazing. Zobaczcie, to jest właśnie Notting Hill. Tak bardzo chciałam tu przyjść. To wszystko jest tak urocze i ma taki niesamowity vibe. Popatrzcie, to jest cała ulica kolorowych domów. Skusiły mnie na ulicy falafele, więc zamówiłyśmy sobie taką tortillę właśnie z falafelami. Obowiązkowy przystanek na Notting Hill, czyli torba. Chciałam, od zawsze chciałam tą torbę. Chyba zwykłą, nie wiem, jakoś do mnie nie przemawiają, bo zwykła będzie pasowała do wszystkiego, na wszystkie wyjazdy, więc chyba tą zabieram ze sobą, ale jest też dużo innych bardzo fajnych. Oczywiście skusiło mnie jeszcze piękne magnesiki i bryloczki, więc wracam po kolejną pamiątkę z Notting Hill. Dzień dobry, z pokoju hotelowego, szybko się przebrałyśmy, po chwilę odpoczęłyśmy i lecimy teraz na Chinatown. Wieczorem mi się wydaje, że jest tam lepszy vibe, mimo że jest tam troszeczkę bardziej niebezpiecznie, to idziemy na Chinatown zjeść jakiś obiad, coś fajnego kupić, więc zabieram was ze sobą. Za 200 metrów skręć w prawo.
Here we are, jesteśmy na Chinatown. Wow, weszliśmy do jakiejś chińskiej restauracji, bo totalnie nie znamy się na tym, co to jest dobre. Ja wziąłam pierożki wegetariańskie, spring rollsy wegetariańskie, już spring rollsy z mięskiem, ale wow, wszystko jest tak dobre. Dzień dobry, moi drodzy, drugiego dnia. Mój outfit dzisiaj totalnie slay, czuję się jak jakaś gwiazda. Najpierw zaczynamy dzisiaj od galerii sztuki, później idziemy do Big Bena i pozwiedzamy, może zrobimy jakieś zakupy, więc będę wam pokazywała. Porobimy oczywiście fotki na Instagrama, już pierwszy content wleciał, więc wszystko możecie widzieć na bieżąco, jeżeli obserwujecie mojego Instagrama. Lol, zwykłą London Eye. My mamy plan zwiedzania, ale ktoś nas zatrzyma, odbijamy w drugą stronę i trafiamy na przykład do London Eye. Więc jesteśmy w London Eye i dopiero teraz lecimy do galerii sztuki. Jest blisko, jakoś szybko nam się idzie, my mieszkamy na Westminsterze, ale wszystko jakoś wszędzie mamy blisko, mimo że to jest, wiecie, 3 km i tak dalej, czasem pokazuje 1,5 godziny, to mi się wydaje, że my po prostu mamy szybkie kroki i szybko dochodzimy do tych naszych miejsc, więc wydaje mi się, że Westminster albo Kensington to są takie fajne miejscówki, żeby mieszkać, bo są to, wiecie, takie typowe. Także wow, jesteśmy koło Londynu. Wszystkie drogi prowadzą do Chinatown, idziemy na chińskie jedzonko. Dzień dobry, moi drodzy, jest godzina 15, byłyśmy na Chinatown, na Oxford Street, byłyśmy w Primarku, ogólnie na zakupach, ale kupiliśmy tylko i wyłącznie jakieś jedzenie, słodycze do Polski, bo nic nas zachęciło, nawet w Primarku, myślałam, że w londyńskim będzie jakieś, wiecie, coś innego niż w polskich, ale nie, nic nie kupiłyśmy. Wracamy do hotelu, żeby na godzinkę odpocząć, nam dojść telefony i wracamy gdzieś jeszcze na wieczór wyjść, bo dzisiaj jest tak naprawdę ostatni pełny dzień. Ostatni pełny dzień, byłyśmy na pizzy. Strasznie jest dużo ludzi właśnie w barach wieczorem, w nocy, więc wzięłyśmy takeaway i zjadłyśmy po prostu na dworze, w takich ogródkach. Wzięłyśmy soczek, idziemy do hotelu się pakować, bo jutro po południu około 17 mamy wylot, więc idziemy się pakować, żeby jutro mieć więcej dnia. Dzień dobry, moi drodzy, ostatniego dnia. Dzisiaj już jest niecały dzień w Londynie, bo około 17 mamy wylot. Właśnie ja najbardziej lubię takie wyjazdy, to jest takie city break, czyli 3 noce, 2 całe pełne dni. My naprawdę zwiedziłyśmy cały Londyn. Nie miałyśmy już wczoraj wieczorem gdzie iść i po prostu wyszłyśmy na pizzkę posiedzieć wieczorem, no bo totalnie zwiedziłyśmy cały Londyn, wszystko co chciałyśmy zwiedziłyśmy. Więc nie było to zwiedzać. Dzisiaj idziemy sobie do piekarni, mamy blisko nas fajną piekarnię. Usiędziemy w parku, zjemy śniadanie, to będzie nasz ostatni poranek w tym mieście, być może w tym roku, więc sobie tak zjemy, posiedzimy, złapiemy chwilę i później lecimy na lotnisko. O 17 wylatujemy z Anglii do Polski, więc będę się sterowała, pokazywać, wiadomo, się też do was odezwa i opowiem ogólnie o tym całym wyjeździe, bo tu nie zawsze mam właśnie czas, żeby się do was odezwać, żeby wam pokazać, ale staram się, żeby pokazywać wam jak najlepsze, najciekawsze chwile. Dzień dobry, moi drodzy, po powrocie. Zapomniałam, że nie podsumowałam tego vloga i nie pożegnałam się z wami, a więc oto jest mini podsumowanie i pożegnanie w tym filmie. Ogólnie czasami wydawało mi się, że za mało nagrywałam, że za mało wam pokazałam, ale staram się pokazywać najważniejsze, najciekawsze momenty, więc jeżeli vlog jest za krótki, wybaczcie, chciałam, żeby to było jak najciekawsze. Jestem na maksa wdzięczna, bo to był mój wymarzony, jeden z trzech wymarzonych kierunków. Oczywiście znalazł się na mojej vision board, więc jest pierwszy kierunek już, że tak powiem, spełniony i to jest mały reminder dla was, że ograniczenia są tylko w głowie. Ja rok temu myślałam, że ja się nie nadaję do podróży. Bardzo chciałam podróżować, ale było to dla mnie dosyć odległe marzenie. I proszę, rok później jeżdżę sobie gdzie chcę, podróżuję, zwiedzam. Wow! Było naprawdę świetnie, super spędziłam te 4 dni i wiem, że nie chcę się zatrzymywać, nie chcę stawać w miejscu i chcę coraz więcej podróżować, jeździć, zwiedzać, poznawać, bo są to niesamowite doświadczenia. W Londynie było
przesuper, naprawdę miasto miało super klimat, także wyjazd naprawdę będę wspominać cudownie. Jestem bardzo wdzięczna, że udało mi się pojechać. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Buziaczki dla Was, spełniajcie marzenia i widzimy się w kolejnym filmie.